witajcie w naszej bajce. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Dzisiaj poranek niedzielny, przepiękny, wreszcie błękitne niebo. Wczoraj wieczorem było u nas tak przyjemnie, tak cieplutko, więc szybciutko ruszyłam jeszcze do warzywnika, aby trochę poplewić, ponieważ zarósł bardzo szybko. I jakoś tak chciałam ten czas wykorzystać, bo naprawdę było bardzo błogo. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie również bardzo przyjemny, ponieważ wszyscy my tutaj na to czekamy. Nie mieliśmy jeszcze babiego lata. Ja nie wiem, jak w pozostałej części Polski. Być może Państwo już przeżywaliście ten piękny czas babiego lata. Nici unoszące się, poruszane wiatrem, nici pajęcze. Cóż to takiego jest babie lato? Babie lato, schodzi się jakaś grupa fajnych babek, siedzą sobie, śmieją się, dowcipkują. Nie, proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Babie lato związane jest z drugą połową września, gdy pająki produkują nici pajęcze i są one poruszane wiatrem, unoszone daleko, na bardzo odległe przestrzenie. W ten sposób pająki się rozprzestrzeniają. A taka ciekawostka jest, że nić pajęcia, tego właśnie pająka, jest cieńsza od włosa ludzkiego, mocniejsza od stali i ma taki sam skład jak nić jedwabna, a więc jest to bardzo mocna nić. I te nitki sobie tak wszędzie fruwają, gdy słoneczko pięknie świeci, one błyszczą, złocą się, srebrzą na tle promieni słonecznych. No i oczywiście mamy wtedy, już zaczyna się piękna polska złota jesień. Jak na razie u nas jeszcze nie mieliśmy ani babiego lata, ani ta polska złota jesień nie jest taka piękna, kolorowa jest, ale nie jest taka piękna, pogodna i ciepła. Na taką właśnie czekamy, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do naszego niedzielnego ogrodu na spacer. Mimi przy karmniku udaje, że jej się bardzo chce pić, ale ona tutaj cały czas czai się na ptaszki, ja ją muszę wyganiać. Co to będzie, jak jej koty zaczną tu przychodzić, bo na razie zaczynają już coraz dalej się wypuszczać w ogród. Nad karmnikiem jest dach, zielony dach. Ten dach jeszcze nie jest gotowy, na razie nasypałam ziemię i będę chciała po niedzieli posadzić na dachu rojniki. A mąż, jak będzie miał chwilkę czasu, obuduje te niezbyt piękne brytwanny jakimiś pędami gałęzi. Być może będzie to brzoza albo jakieś inne, zawsze jakieś gałęzie w ogrodzie mamy, ponieważ drzewa teraz rosną już bardzo szybko, krzewy, i trzeba je przycinać dla ich zdrowotności i dla naszego bezpieczeństwa. Ta talpa już w jesiennej szacie, liście coraz bardziej żółte, fasolki wiszą, wiszą też fasolki jeszcze z ubiegłego roku, gdy katalpa była mała, to ja ją przycinałam, jej te strąki, ale teraz katalpa urosła i musiałabym używać do tego celu drabiny, a tak naprawdę uważam, że nie ma powodu, aby obcinać jej strąki. Mnie nie przeszkadzają, że wiszą z ubiegłego roku i z tego roku. Wygląda to bardzo ciekawie, dekoracyjnie, bardzo pięknie. Strąki są jadalne. Ja jeszcze nie próbowałam, ciągle się zabieram, zapominam o tym, ale spróbuję przyrządzić jakieś ciekawe danie i podzielić się z tym Państwem, czy rzeczywiście strąki katalpy są smaczne i czy są dobre. Hibiskus, ketmia syryjska, krzew, który również już zrobił się jesienny, liście opadają, robią się żółte i zostały tutaj nasiona, z których wysiewają się młode siewki. Kwiatów już jest niewiele, ostatnie kwiaty kwitną, jest ich może raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kwiatów hibiskusa i ja jeszcze naliczyłam.
Nie było jeszcze przymrozków, więc wciąż w ogrodzie są piękne dalie i oczywiście aksamitki niesamowite. One pozostaną aż do silniejszych mrozów. Rosną bujnie, kwitną cały czas. No i oczywiście szkarłatka amerykańska, która zdobi swoimi... Teraz już jeszcze kwitnie. Już miałam powiedzieć, że nie kwitnie. Tu ma kwiat, tam ma kwiat, już dwa kwiaty. A tutaj są już nasionka, które się bardzo ciekawie przebarwiają. U góry są zielone, na dole są tutaj takie fioletowe, a na samym dole granatowe. Ten kącik także kolorowy. Rzeniszek meksykański, błękitny, róża jeszcze kwitnie, aksamitki. No i hibiskus kwitnie, pomimo że kwiaty, które już przekwitły, wyglądają dosyć brzydko, nieładnie. Ja rzeczywiście ich nie pozbierałam, ale te, które kwitną, są jeszcze bardzo ładne. A więc jesień u nas koniec września, ale jeszcze jest ładnie, kolorowo, kwitnąco. Hosty jeszcze wciąż mają piękne zielone liście. Tutaj jeszcze jesieni nie widać, ale pod Judaszowcem zaczęły już wypuszczać liście tryteleje, czyli hiacynt kalifornijski. Mnie udało się w późną wiosną cebulki wykopać i jeszcze raz z powrotem tutaj posadzić, ponieważ one, nie wiem czy Państwo tak pamiętacie, jak wiosną pokazywałam, rosły jako gęsta, bardzo zwarta obwódka. Ja sobie o nich troszeczkę zapomniałam, przez kilka lat w ogóle ich nie wykopywałam i były już naprawdę za gęste. Gdy zaczęłam wykopywać, okazało się, że te cebulki tak bardzo mocno, gęsto na siebie ponarastały i nie wyglądało to dobrze. Dlatego ja to wszystko wykopałam, większe cebulki z powrotem tutaj posadziłam, a mniejsze powędrowały na kompostownik. Rdest himalajski i piękne różowe kwiaty, które cały czas kwitną i kwitną, i liście, które już zrobiły się żółto, pomarańczowo, czerwone. Jeszcze są oczywiście, jest ich dużo tutaj zielonych, ale już coraz mniej. Tak wyglądają przebarwiające się liście rdestu himalajskiego. Tutaj posadziłam sobie późnym latem kolejne odmiany rdestu himalajskiego. Ta ma przepięknie wielobarwne liście i jeszcze kwitnie, ma kwiaty, nie wiem czy to jest kolor biały, czy taki bardzo delikatnie różowy. Natomiast tam jest rdest himalajski o białych kwiatach i jego liście, podobnie jak tamtego rdestu o kwiatach różowych, również zaczęły się ładnie przebarwiać. Te na razie się nie przebarwiają, ale też jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała jesień na trzykolorowych liściach rdestu. Wczoraj wieczorem naszła mnie ochota, aby plewić w warzywniku, ponieważ był bardzo przyjemny, ciepły, błogi wieczór i zaczęłam już tą pracę. Dzięki temu będę miała po niedzieli troszeczkę mniej roboty. Ale wygląda to już ślicznie, ponieważ ziemia jest rewelacyjna. Proszę Państwa, jeżeli ściółkuje się glebę, to jest naprawdę cud natury. Buduje się ją od góry, tworzy się żyzna warstwa próchnicza. Ja zaczęłam ściółkować od jesieni i przez cały sezon to robiłam, latem również. Oczywiście tam, gdzie na przykład sieje się maleńkie nasionka, tego robić nie można, ponieważ nasionka wtedy będą miały problem i nie wzejdą, będą chorowały, ale można to robić tam, gdzie sadzi się już warzywa z rozsady. Czyli tutaj miałam posadzone wcześniej kukurydzę, ogórki, kapustę i mogłam sobie na to pozwolić, żeby tutaj ten teren, tą ziemię ściółkować. Podobnie było z ziemniakami i naprawdę udało mi się uzyskać rewelacyjną ziemię, ale o tym Państwu też pokażę w poniedzieli, ponieważ będę tam wysiewała poplon, no i tradycyjnie znowu zbierała liście, żeby tą ziemię ściółkować i budować ją od góry.
Ziemia kompostowa jest potrzebna, ale ponieważ ciągle mamy jej niedobór w ogrodzie, więc musimy sobie radzić też w inny sposób. A to jest sposób rewelacyjny, jak szybko pozyskać żyzną ziemię. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące przez mój zimowy stół. Drodzy Państwo, pomidorów już nie ma, zostawiłam tylko pomidory deserowe, gruszeczki, ponieważ żal mi się zrobiło, że jest ich bardzo dużo jeszcze zielonych pomidorków, a one błyskawicznie dojrzewają, więc zostawiłam, żebym mogła podczas spaceru po ogrodzie jeszcze rozkoszować się tym wspaniałym smakiem, witaminami. Proszę Państwa, wracając do wstępu, czyli do piosenki z kabaretu starszych panów, jak bardzo czasy się zmieniły. Teraz pomidory i sałatkę możemy mieć przez cały rok, wprawdzie nie tutaj w tej naszej nieszczelnej szklarni, ale w sklepach można kupić bez najmniejszego problemu przez cały rok. A kiedyś były to warzywa wyłącznie sezonowe. W ogrodzie japońskim niewiele się zmienia. On jest cały rok jednakowy. Cały rok jest zielony, taki sam spokojny. Jedynie azalie zmieniają swoje barwy, zrzucają liście. Natomiast rododendrony pozostają wciąż zielone, podobnie jak wszystkie tutaj iglaki czy bukszpany. To jest taki ogród spokojny, gdzie można sobie usiąść, pomyśleć, zastanowić się. Irga obsypana czerwonymi koralikami. Te korale zostaną tutaj do zimy, a tak naprawdę do momentu, gdy krzew obsiądą kwiczoły. Jak obsiądą, zjedzą niemal wszystko, nie zostanie nic. Ale właśnie my mamy takie krzewy posadzone, żeby też miały różne owoce, nasiona, żeby ptaszki mogły się tutaj zimą pożywić. Lawendę po kwitnieniu przycinałam i tak jak Państwu powiedziałam, że gdy lawendę się przycina, ona zakwitnie czasem po raz drugi. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że lawendę w ogóle powinnam była mocniej przyciąć, żeby ona tworzyła takie piękne jeżyki, zwarte kępy. I obiecałam sobie to tak bardzo solennie tym razem, że wiosną tak postąpię. Chociaż tak mówiąc szczerze, zawsze jest mi trochę żal, ale będę musiała przyciąć, żeby ona rzeczywiście prezentowała się tak, jak powinna wyglądać lawenda. Miskanty jeszcze nie przycięłam. Zebrowany wygląda ładnie, ale już delikatnie zaczyna żółknąć. Natomiast miskant olbrzymi, wyraźnie liście robią mu się żółte. I jeśli znajdę czas na początku października, też będę przycinała te pędy, ponieważ nie chciałabym później całą zimę chodzić i zbierać rozrzuconych po całym ogrodzie liści, a liści jest tutaj sporo. Kiedyś zakochałam się w tym miskancie olbrzymim, posadziłam w kilku kępach i to był straszny błąd, proszę Państwa, ponieważ miskanty są bardzo trudne do usunięcia, wyglądają prześlicznie, ale trzeba się dobrze zastanowić, w jakim miejscu chcemy je posadzić i obok czego, żeby te korzenie nam nie zaszkodziły. One nie są wprawdzie tak ekspansywne, jak na przykład korzenie pałki wodnej, które są bardzo mocne i potrafią przebić folię, ale te korzenie też potrafią wyrządzić wiele szkód. Dlatego trzeba dobrać właściwe miejsce. Ja zostawiłam teraz dwie kępy i te kępy już tutaj będą. Oczywiście co roku staram się pilnować, aby za bardzo ta kępa nie posuwała się na wszystkie strony, a jest to dosyć trudne, ale możliwe. Zebrałam z ogrodu warzywnego warzywa, resztki jasieńka i kiedyś bataty. Teraz razem duszę je w garnku. Zrobiłam sałatkę z kapusty pekińskiej i dodałam pokrojoną kurkumę. Czyli wszystko to, co udało mi się wyhodować w ogrodzie, trafia od razu na talerz. W koszach wiklinowych, w zakątku ziołowym kwitnie szczypiorek czosnkowy. To bardzo ciekawe zioło i świetna roślinka. Ja liście wykorzystuję w kuchni. Tarczownica tarczowata też stroi się w jesienne kolory. Przepiękne, okazałe, duże liście
są ozdobą już od wiosny przez całe lato, ale również i jesienią, gdy się przebarwiają. Prawdziwie jesienny kąt, kwitną różowe rozchodniki okazałe, miechunki przepiękne moje ulubione, rudbeckia, szarłat. No i tutaj widać już jesień.